Jesteśmy po pierwszej premierze 66. sezonu artystycznego w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Księżniczka na opak wywrócona. Pedro Calderón, Adela Barki. Imitacja Jarosława Marka Rymkiewicza. Miałem przyjemność reżyserować to przedstawienie z wspaniałym zespołem Tarnowskiego Teatru. 8 osób na scenie, niełatwe zadanie, bo niektórzy koledzy grają po kilka ról. Czemu jesteś smutna? Trudne technicznie dla ekipy realizującej spektakl, ale jakoś sądząc z pierwszych głosów popremierowych wydaje się, że się powiodło, z czego bardzo się cieszę. Czego jeszcze chcesz ode mnie? Odejdź proszę! Jano! Odejdź! Ale! A masz jeszcze! Księżniczkę od dawna chciałem zrealizować i myślę, że to będzie mocne otwarcie 23. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Nogi wyrwę z tyłka! Ale kto to? Cieszymy się ogromnie, bo to pierwsza premiera w nowym sezonie, w sezonie 2019-2020. 66. sezon Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. A co więcej, Państwo mieliście jako pierwsi okazję zobaczyć spektakl, który będzie otwierał za równy tydzień przecież Festiwal Komedii Italia. I myślę, że warto było przyjść dzisiaj wieczorem do Tarnowskiego Teatru. Ja chcę ogromnie pogratulować całej załodze, całemu zespołowi, bo bardzo dużo pracy. I gdybyście Państwo widzieli też ten wysiłek, który przebiegał w dużej mierze także w czasie wakacji. I tutaj kończyliśmy jedną premierę i ta druga premiera później się zaczynała. I ta bardzo duża precyzja i wielość zadań aktorskich, wielość zadań technicznych. I za to serdecznie, ogromnie dziękuję Marcinowi Hitznerowi, dyrektorowi artystycznemu i reżyserowi. Dziękuję ogromnie. Marcinie, oddaję Ci głos i przyjemność przedstawienia wszystkich współpracowników. Dobry wieczór Państwu. Zwykle podziękowania popremierowe trwają długo. Staram się Państwu zazwyczaj oszczędzić, ale dzisiaj tego nie zrobię. I bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że te gorące podziękowania sprawią, że Państwu będzie troszkę cieplej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Martynie Kandel, odpowiedzialnej za scenografię i kostiumy. Podziękowania będą długie, ponieważ pozwolę sobie rozwinąć tę myśl. Martyna jest jedną z tych scenografek, które nie boją się żadnego mojego pomysłu, co Państwo mogliście zauważyć dzisiaj wieczorem zapewne. Wszystkie kostiumy i scenografia powstały specjalnie do tego przedstawienia. Zostały uszyte w naszej pracowni przez panią
Małgorzatę Jerzychowską, przepraszam, i panią Violettę Wilk. Bardzo paniom za to dziękuję. Przy tak wielkiej pracy wspomagała Martynę asystentka pani Agata Stanula. Bardzo dziękuję, Agata. Kostiumy i jakoś rzekło scenografia. Scenografia powstawała w pracowni plastycznej pana Andrzeja Krzyczmonika, któremu bardzo dziękuję, i pana Tadeusza Stacha, pracownia stolarska. Muszę państwu się przyznać, że opowiadając w Polsce o tym, jak tu pracujemy i jak niewiele osób dokonuje wielkich rzeczy, ludzie nie wierzą. Bardzo dziękuję całej technice teatru. Do tego jeszcze wrócę. Bardzo dziękuję Mateuszowi Dębskiemu za muzykę. Tak. To już nasza szósta. Tak, Mateusz, szósta, bo Mateusz to liczy. To jest szósta nasza współpraca. Mateusz, dziękuję ci za wymiar artystyczny i towarzyski tych naszych współprac. Po raz pierwszy w teamie pani Anna Hop. Aniu, bardzo ci dziękuję za ruch sceniczny, za tego przedstawienia. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni spotykamy się w pracy. Reżyseria światła to dzieło Karoliny Gębskiej. Dziękuję, Karolino, bo ten sen nie byłby taki piękny, gdyby nie ten. Karolinę państwo mogliście, jej pracę znać, oglądając Porachunki z katem czy Tango, wciąż w naszym repertuarze. Zapraszam serdecznie. Karolina dowodziła zespołem panów oświetleniowców, którym bardzo dziękuję, pan Wiesław Habel i pan Dariusz Rzeszuto. Dzięki serdecznie. Powinienem to powiedzieć przy okazji Mateusza Dębskiego, ale powiem teraz. Dziękuję również akustykom, panu Arturowi Wachowcowi i Łukaszowi Szaremu. Wracając do listy realizatorów, Agata Zdziebłowska, kierownik literacki Tarnowskiego Teatru, asystentka reżysera przy tej produkcji. Agata, dziękuję za to, że jest tego obok. Olku, ale na razie ci dziękuję. Jeszcze dojdziemy. Clou. Bardzo dziękuję osobie, która pozwala mieć pewność, że przedstawienie będzie przebiegało w sposób zaplanowany, a nawet jeśli coś się będzie działo na bieżąco, co odbiega od tego projektowanego kształtu, to stanie na wysokości zadania. Pani Aleksandra Stach, inspicjentka Stachowska. Bardzo dziękuję pani Olu. Dziękuję także ekipie technicznej, pan Karol Kowalski, rekwizytor. Bardzo dziękuję, panie Karolu. Oraz panowie Ryszard Adamiak, Grzegorz Borycki, Ryszard Pociecha oraz pan Kasper Sprawski. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo pani Sandrze Tomczak i pani Katarzynie Georgiew, czyli pani garderobiana, pani charakteryzatorka. Bardzo panią dziękuję za wasz wkład w tę premierę. Dziękuję także panu Maciejowi Stroce, naszemu grafikowi, który dorzucił swoje 3 grosze do scenografii w tym przedstawieniu również tym razem. Bardzo dziękuję, panie Maciej. Wystąpili przed państwem niezwykle zdolni aktorzy Tarnowskiego Teatru. Dream Team, powiedziałbym. Tak sobie wymarzyłem, tak sobie obsadziłem i tak pięknie przed państwem zagrali. Matylda Baczyńska, Ewa Jakubowicz, Kinga Piąty, Aleksander Fiałek, Fabian Kocięcki, Filip Kowalczyk, Jerzy Pal, Kamil Urban. Dziękuję całej ekipie teatru, kierownikom technicznym, czyli panu Włodzimierzowi Nędzy i panu Jerzemu Przystupie, bo obaj koordynowali na różnych etapach pracy nad tym przedstawieniem. Dziękuję pani Grażynie i pani Karolinie, które doprowadzają do ładu scenografię, co nie jest zadaniem łatwym.
I co jeszcze? Snem jest teatr, snem jest życie. No to śnik. Dziękujemy serdecznie i mamy nadzieję, że Państwo chociaż chwilę zostaniecie z nami, a być może dłuższą chwilę, tak żeby ten przepiękny księżyc, który tu za chwilę wyjdzie za naszych pleców, także się pojawi i będzie nam tutaj towarzyszył. Także miłego wieczoru. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy.